Ja na przykład uważam, że oni się nie wstydzą tych komentarzy. Okej, jakiś procent nie wyraziłby danej opinii, ponieważ okazuje się, że jest dyrektorem w korporacji i on nie może, już jak go ktoś w końcu znajdzie, to się okazuje, że on pisze, a tak naprawdę pracuje na ważnym stanowisku gdzieś tam. Natomiast proszę sobie zajrzeć na Facebooka. Ja mam takiego screena zrobionego, chyba to było po tym jakichś wypadkach we Wrocławiu. Profil na Facebooku wrzucił komentarz na ten temat, no i komentarze były pod tym, o pierwszy, o jeszcze jeden, o czekamy na następnych. Sam taki, po prostu wszyscy ludzie się cieszyli, że ten chłopak został pobity, podsuwali, że może by pójść pobić następnych i wszyscy ci ludzie byli podpisani imieniem i nazwiskiem. Ja wlazłam na ich profile, przeczytałam sobie, czy to są anonimowe, czy są fejkowe, no bo to wiadomo, kilka lat na Facebooku nauczyło mnie odróżniać profil fejkowy od prawdziwego. Nie, to byli prawdziwi ludzie ze zdjęciami dzieci, psów, dziewczyn. W ogóle zero poczucia obciachu, że piszą po prostu takie rzeczy, za które tak naprawdę powinna im grozić prokuratura.